nas rwie, to znaczy, że to nie, to jest internet. Kreci internet. No właśnie, mamy takie coś dzisiaj z tym internetem tutaj na Malcie, nie wiem dlaczego. Odczuwa, ale jakby co, nagrywamy wszystko? Wszystko tutaj nagrywamy, więc można będzie zobaczyć na YouTube naszą dzisiejszą transmisję. Dzwonimy do Agnieszki. Okej. Okay. Halo. Dzień dobry, cześć Aga, cześć, dzień dobry, słychać hej. Nas? No. Słychać, czekajcie, ja przysiądę. Dobrze. Przepraszamy cię bardzo serdecznie, ale to dzisiaj absolutnie nie nasza wina, ponieważ mieliśmy mały problem z internetem, maltańskim internetem. Nie, właśnie okay. Nie, to maltański co? Internet jest super, to facebookowy. Zacukrzony. Facebookowy, może polski, słuchajcie. To znowu Zuckerberg nam robi źle? No, robi. Notuj to wszystko, notuj to, trzeba wysłać potem do takiej księgi skargi zażaleń. Muszą mieć taką skrzynkę. No. Ale nie widać cię. Nie widać mnie? No nie. Widać kanapę. Widać piękną lampę Paris. No musisz odwrócić kamerkę. Z jednej dobra. O. O, no i właśnie dobra. To jest to, co ja lubię, jest abrakadabra i czary mary i jest nasze. Abrakadabra. Cześć, kochana, bardzo się... Cześć, kochani. Już jesteśmy na wizji? Tak, jesteśmy na wizji. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami, bo wszyscy potrzebują twojego wsparcia. Wiem, że to nie jest takie łatwe wszystkim zrobić takie... Bądźcie happy, bo o energię należy dbać. Natomiast mam na ciebie dzisiaj bardzo kilka takich ciekawych pytań. Ja się wtrącać nie będę, bo jako sceptyk, ateista sceptyk. Agnieszka, nie bierzmy go w ogóle pod uwagę. Ja uwielbiam sceptyków, uwielbiam, więc... Słucham dalej. Nie przyjmuj się kompletnie, absolutnie nim, ponieważ to jest tak, mój mąż, tak jak mówię, on jest ateistą, ale czasami mówi tak, wiesz, no, ale bo ty tak wierzysz w tę energię, bo ty wierzysz, taka jesteś wierząca i w ogóle, to słuchaj, jak idziemy do Totolotka, czy tam powiedzmy maltańskiego, to weź tam poczaruj i może coś wygramy. Ja mówię, no to zaraz mówię, to wierzysz, kurna, Olek, czy nie wierzysz? Nie, no jak ma pomóc, to niech pomoże, no. Co nigdy nie pomogło, ale no, zawsze. Ej, halo. A pomogło? Nie raz. No. Słuchajcie, na takie szybkie pieniądze z nieba pisze się taki kod. On musi wisieć długo, gdzieś być razem cały czas z nami. I chciałam wam powiedzieć, że jest to możliwe. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Notuj to, notuj długopis Bieszczady Boskie. Nagrywamy wszystko, spokojnie. Dobra, okej. Okay. No. Takie szczególnie kody mamy na czasach. Wiele rzeczy. Chciałam wam powiedzieć, że przetestowane, nie wiem czy będzie widać. Ja przeczytam na głos. Niespodziewane pieniądze, na pieniądze z nieba, piszemy sobie na karteczce 520. 520? Słuchajcie, 741. 741, 8. 8, mhm. Tak. Piszemy sobie i tak, żebyśmy często widzieli energię tych liczb. Często, żeby nam towarzyszyła. Tu się powinno przykleić. Czekajcie. Dobra, jest. Aha. I to jest fajny sposób, tylko pamiętajcie, że to się nie dzieje od razu. Wiadomo. Trzeba poczekać parę miesięcy. A dlaczego akurat te daj liczby? Daj skończyć. Dlaczego te liczby, a nie inne? No, co w tych liczbach jest takiego super, że to są super liczby? Super, mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, super siódemka. Dlaczego? Super siódemka, no właśnie. Co do siódemki, słuchajcie, to mówią, że siódemka przynosi szczęście, tak? Wiele kart jakby w tarocie, siódemka monet, jakby przynosi nam takie wsparcie energetyczne. No nie bez przyczyny się mówi właśnie o tej szczęśliwej siódemce. I siódemka tu jest w tym ciągu liczb. Jest piątka, czyli wolność, jest sąd ostateczny, czyli jak się dobrze skupimy i wprowadzimy w wibrację tę energię, to jakby pomogą nam
w osiągnięciu naszych celów. Jest czwóreczka, czyli uporządkowanie, jedynka działanie i ósemka, czyli kasa. Czyli wszystko jest, słuchajcie. Czyli to, co ciebie najbardziej interesuje. Niektórzy piszą na ręku, niektórzy noszą w portfelu. Chodzi o to, żeby czuć wibracje, energię tych liczb, a postanowiłam wam dzisiaj to udostępnić, bo trochę ludzi nas będzie oglądać. Warto sobie to parę miesięcy ponosić, bo zanim energie, słuchajcie, jakby zaczną współpracować z nami, to musimy mieć trochę czasu i musimy być cierpliwi. No ale spoko. Jak sobie każdy napisze, to ma szansę na wygraną w totkę. No to. O, to. A może można sobie wytatuować? Na języku sobie Nie, tego nie róbmy. Tego nie róbmy, nie tatuujmy, nie. Bo to zawsze jakaś tego nie, możemy sobie napisać. Dodatkowa dziara to zawsze fajnie, nie? Dobra, no, ja się nie wtrącam, mówcie dalej. Ja bym tego nie zrobiła. No. Ja też, ale do odważnych, że tak powiem, świat należy. Wafel z nami jest twój serdeczny kolega. A propos Monia, właśnie, a propos, bo miałaś imieninę, nie składałam ci jeszcze życzeń osobiście, więc składam i napisz sobie, kochanie, życzę, żeby jak najszybciej ale oczywiście... te wibracje cię jakby... Tak, ale oczywiście to zrobię. Aguś, no. Bo mam oczywiście kilka pytań, ale oczywiście moi drodzy kochani, cześć Renia. Jeśli macie jakieś pytania do Agnieszki, takie króciutkie, bo mamy też czas ograniczony, to piszcie do Agi. Zresztą jakby macie ochotę się z Agnieszką skontaktować, to już znacie imię, nazwisko. To jest bardzo ważne. Możecie ją znaleźć na Akademii Ducha, możecie ją znaleźć na jej prywatnym Facebooku. Myślę, że się nie obrazi, jak będziecie dla niej mili i coś napiszecie fajnego. Aga, bo teraz powiedzmy trochę o tym tarocie, bo ja nie ukrywam, że dzisiaj poczytałam sobie tak troszeczkę pobieżnie o tarocie i będę korzystała ze ściągi. Skąd się wziął tarot? Najstarsza zachowana talia tarota datuje się na 1450 rok. Według legend tarot był starożytną księgą Tota, króla boga Tota. Według legend księga Tota zawierała wiedzę tajemną daną człowiekowi przez boga, boga Tota. No tak, no to wiecie co, akurat robiłam warsztaty teraz w majówkę, a propos tej rzeczy. Ja powiem bardzo krótko na ten temat. Najstarsza właśnie ta talia, ona nie zachowała się w całości. Tam, no jak ktoś sobie pogrzebie, poczyta i zobaczy, dla mnie to jest katechizm życia, tak zwany. Nie porównując z katechizmem, tak? Oczywiście. Ale katechizm życia, droga życia, bo kochani, duża arkana to jest od głupca do świata poprzez różne upadki, wzloty, poprzez rządzenie, poprzez ducha i poprzez materię. I to jest dosłownie droga człowieka, czyli wchodzi taki głupiec, czyli nowo narodzona dusza, która nie wie, jak się żyje w tym świecie, na tym świecie. Aha. I musi przejść przez wszystkie etapy życia, czyli no, musi się zacząć uczyć, tak, na wszystkich poziomach, musi coś zrozumieć, musi zrozumieć, że jest jeszcze coś więcej niż tylko to życie. Tu mówię teraz o energiach, o tym, co nas otacza. I to jakby przechodzimy przez wszystkie, no ja tutaj nie będę mówić o całości, tak, ale jakby ta dusza przechodzi swoją drogę poprzez wzloty i upadki do świata, czyli jednej z najpiękniejszych kart w tarocie, świata radości, sukcesu i jakby zakończenia swojej drogi życia. I takich cykli niektórzy mają kilka, a niektórzy tylko jeden przez całe życie. Aha. Więc słuchajcie, uczymy się przez te wzloty, upadki, bo w tarocie jest wieża, czyli zrównanie wszystkiego, jest karta śmierci, jest karta cesarza, jest karta kapłana, jest karta słońca, jest też karta gwiazdy. Więc tutaj, no to na szersze jakby wykłady. Tak, tak. Ale taki katechizm, droga życia człowieka. Aga, a gdzie twoje warsztaty można zobaczyć?
Wiesz co, moje warsztaty to jakby są na Akademii Ducha, tam trzeba się zarejestrować, zapisać, to ja już się tym nie zajmuję. Akademia Ducha, zajawki możecie obejrzeć na YouTubie, wpisując moje imię i nazwisko. Agnieszka Skrzypczuk. Skrzypczuk. Aguś, o co się ludzie najczęściej pytają? Oj, w tym czasie, no to wiadomo, że o pracę, o finanse, o to, czy firma przetrwa, no i jakby co dalej będzie z tą sytuacją, tak? To takie standardowe pytanie. Więcej jest kobiet czy mężczyzn? Czy jest to raczej... Wiecie co, ja właśnie śmiałam się, jak mówiłaś, że Robert jest sceptykiem. No jest wiele wśród mężczyzn sceptyków, ale to chyba bardziej wynika z takiego strachu trochę ich do tych rzeczy. Natomiast ja uważam, że tutaj się nie ma czego bać. Tarot jakby wskazuje drogę, pokazuje nam klucze i wskazówki, wskazuje, co może będzie lepszym wyjściem, wskazuje albo ostrzega. Aha. Więc tutaj się nie ma czego, kochani, bać. Tu trzeba na spokojnie przyjść, wysłuchać i jeśli ktoś ma ochotę posłuchać i wprowadzić w życie, wtedy trochę lepiej się jakby, no, lepiej można wybrać. O, może tak. A powiedz mi, bo głównie my kobiety jesteśmy takie szalenie dociekliwe i musimy widzieć tak naprawdę wszystko. Jak często, bo ja wiem, że tarot to nie jest taka sobie zabawa z kartami. Jak często, nie, 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 dokładnie, jak często powinno się stawiać tarota? Słuchajcie, generalnie jak przychodzą osoby do mnie, to się robi taki rozkład roczny, tak zwany duży, gdzie widać wszystkie aspekty, czyli osobowość, zdrowie, pieniądze, praca, kariera, dom, bo często, gęsto ktoś chce sprzedać, zmienić miejsce, związek. Więc taki duży rozkład mniej więcej robi się raz, można robić raz na rok albo raz na całe życie, to różnie. Natomiast na pewno nie częściej niż co pół roku. Natomiast no, w trakcie życia pojawiają się jakieś pytania, więc na krótsze pytania można to zrobić częściej. Zawsze warto poczekać, żeby jakby sprawdziły się te rzeczy, które wyszły. No, ja jestem tego, znaczy, pierwszy raz w życiu postawiłaś tak naprawdę mnie tarota i to było dwa razy, ale raz w roku. I pamiętam, że wszystko, co mi powiedziałaś, to się sprawdziło tak na dobrą sprawę. No, warto wszystko. To znaczy, no, powiem wam, że dostaję sporo takich feedbacków od ludzi, że nagle się dzieją te rzeczy, czasami nagle się dzieją, jak ktoś zdąży wyjść ode mnie i zaczyna się dziać. Czasami trzeba dłużej poczekać, no. Fajnie jeszcze jest połączyć z numerologią, którą też robię, bo wtedy wiemy, w którym momencie życia człowiek się znajduje, jakby co, na czym trzeba się bardziej skupić w danym roku, tak? Albo w danym czasie. A jak to jest osobami, które są osobami publicznymi? Jak często cię odwiedzają? Oczywiście bez nazwisk, bo ja się przyznałam. Ty się przyznałaś. Ja się przyznałam, ale znasz mnie na tyle, zresztą ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem osobą, to chyba ty. Jestem osobą, która nie tyle, że to nie jest kwestia bycia bez obciachowości, ale na tyle jestem, myślę, że naturalna i szczera i nie udaję, nie mam jakichś specjalnych sekretów, które ukrywam, więc dlaczego mam się do tego nie przyznać? Life is life, a ja kocham swoje życie. Powiedz mi, jak często osoby, powiedzmy, publiczne korzystają z twoich usług? Posłuchajcie, pojawiają się osoby publiczne. Mówisz o częstotliwości danej osoby, czy? Nie tak generalnie, no, bo wiesz, nie chodzi mi, powiedzmy, pan X na przykład chodzi jego pętany co drugi dzień i cię po prostu nęka. A Agnieszka, fajnie by było wiedzieć. Ale to, to nie jest... Słuchaj, my się nie... Moment, przepraszam. My na tej domówce nie zajmujemy się plotkami, kto z kim i po co i dlaczego, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Rozumiesz to? Dobrze. No, dziękuję.
Ja powiem tak, raz na jakiś czas goszczę znaną osobę i częstotliwość to jest, wiecie co, ciężko, no bo jakby... Ale czy zdarzają się osoby, które na przykład, wiesz, wiadomo, jest sytuacja akurat teraz, tak, jest, mamy tego koronawirusa i tak, wiesz, ja... czy Robert, czy moi koledzy artyści, nie tylko artyści, bo cała masa ludzi została bez pracy i wiesz, no i tak naprawdę wszyscy mamy obłęd w oczach, obłęd w głowie i zastanawiamy się, kurczę, ole, kurde, co dalej będzie, czy będę mieć tą pracę, czy no wiadomo, teraz akurat jest praca, ale chodzi mi o coś innego, że czy są takie osoby, które na przykład, wiesz, nękają cię, bo po prostu są tak dociekliwe, że musisz na przykład wyłączać telefon, Jezu, że o bo, Jezu, znowu Jarosińska dzwoni. Nie no, przecież już jej mówiłam 15 razy, słuchaj, że wszystko będzie dobrze, że normalnie ta kariera na tej Malcie normalnie będzie zajebista. Nie no, żartuję, wiesz, ale wiesz, o co mi chodzi. Czy są takie po prostu upierdliwcy, którzy po prostu, którym musisz non stop mówić, będzie dobrze, wszystko, a na koniec powiesz do niej tak, jeszcze raz normalnie zadzwonisz, to cię normalnie czarnym kocurem, wiesz. Postraszę, tak? Postraszę. Nietoperzem. Nietoperzem, tak. Z Wuhan. Posłuchajcie, to jest tak, że tak naprawdę są takie osoby faktycznie, ale to się zakłada taką blokadę energetyczną, dlatego że to jest niezdrowe ani dla mnie, ani dla tej osoby. Poza tym chciałam wam powiedzieć, że karty się denerwują. One się denerwują. Więc jeśli robimy to za często, to wychodzą głupoty po prostu, więc spokojnie trzeba poczekać, aż się coś wydarzy, spokojnie zrealizować to, co gdzieś tam nam podpowiedziały. Jest sporo takich osób, ale staram się ograniczać jakby kontakt, żeby nie ciągnąć takiej energii, tak? Po prostu. Czyli nie masz czegoś takiego, wiesz, jakiegoś tam, powiedzmy, nietoperza przybitego do ściany, nie, przepraszam, to nietoperz to może nie jest najlepszy, słuchajcie, teraz temat, bo nietoperz do końca życia będzie mi się kojarzył, słuchajcie, z Wuhan i to nie jest najlepszy pomysł. Widzę, tak, że tam żadnych nietoperzy, czarnych kruków, wypchanych kocurów nie masz żadnych. Ale pamiętajcie, że ten, kto ma nietoperze w domu, to jest duże szczęście dla domu. Jezus, Robert, proszę bardzo, po transmisji idziesz normalnie szukać do skały nietoperza. Pokiczkało cię, będziesz kobieto, pokiczkało cię. Nie, Agnieszka powiedziała, dzisiaj idziesz szukać nietoperza, nie wiem. Mówiłem. O, fibziu. Słuchaj, bez dwóch zdań. Słuchajcie, dzisiaj... nie mam nietoperzy, nie mam żadnych takich różnych akcesoriów, mam za to kamienie, o. I to jest, i to mogę polecić generalnie, posłuchajcie, każdemu. To jest kryształ. To jest kryształ górski, dokładnie. Generalnie taki kryształ górski powinien być w każdym mieszkaniu. On oczyszcza energię, szczególnie w tym czasie, gdzie w niektórych rodzinach jest bardzo niespokojnie, ponieważ ludzie nie mogą wytrzymać ze sobą. Naprawdę? Naprawdę? Tak? Agnieszka, no, czy możesz mi taki kryształ jakoś telepatycznie przerzucić sobie na chatę na Maltę? Wygrzeb. Tak, zmaterializować u ciebie. Spakuj się, Robeson. Monia, jak przyjedziesz, to przyjadę. Dostaniesz. Wybierzemy jakiś taki, tak, odpowiedni okaz. Natomiast słuchajcie, on naprawdę oczyszcza energię w pomieszczeniu, zrobi się dużo, dużo spokojniej. Co trzeba zrobić, żeby oczyścić, czyli jakby kąpiemy go w zimnej, bieżącej wodzie. Można go włożyć też na chwilę do wody z solą, później opłukać w zimnej, bieżącej wodzie. I słuchajcie, kamienie robią robotę, naprawdę. Jeśli ktoś ma taki jakiś niespokojny czas albo niespokojne energie w domu, zachęcam. Poza tym w czasach 5G właśnie wirusów z nietoperzy i tych innych rzeczy polecam naturalne
kamienie, które oczyszczą atmosferę, oczyszczą naszą energię, będziemy się zupełnie inaczej czuć. Ale mam takie, Agnieszko, cześć Martyna, cześć Iga. Chciałbym powiedzieć, że mamy problemy tutaj z naszą transmisją, nie z naszej tutaj strony, tylko ze strony Zuckerberga, czyli Facebooka. Facebooka. Tak, coś się wiesza. Mam nadzieję, że jest. Piszcie, czy wszystko jest okej, okay, bo... Rob, posłuchaj, no. wiesz dlaczego są... Osoby energetyczne, jak mają mocne energie, powodują, że tak powiem, kłopoty z elektrycznością, jakby z... To ja. To Monia, Monia. Przy mnie zawsze coś się psuje, coś trzeszczy, coś spadnie, robi się zawsze przy mnie aferę, ja przyciągam. Słuchajcie, będąc w zeszłym roku w Barcelonie z mocno też energetyczną osobą, no stanął pociąg elektryczny, no i stał ponad godzinę. Nie wiedzieli, o co chodzi. Spada napięcie albo wzrasta. A mam takie, Aguś, takie mam jeszcze pytanie na koniec, bo tak mi głupio się zapytać, a mogłabym jedną kartę tak online wyciągnąć? No oczywiście, że tak. Jezus Maria. Masz ochotę? Mam, kochani. Masz zadane pytanie ukryte? Zadane ukryte? Jezus, mam tych pytań, mam 1 800 000. No. Cześć Martynka, kochana. Cześć Maciek. Dziękujemy, pozdrowienia z Malty. Słuchajcie, bo... Rozpraszasz mi moje życzenia. O, cicho, moment. Tak. Boże, nie mogę się zdecydować. Mam na głos powiedzieć? No nie mów na głos. Nie? Nie mów na głos, bo ten... Chociaż jak chcesz. Nie, dobra. Słuchajcie, jesteśmy pod obserwacją. chyba jakby... nasz, ja nawet chyba wiem, czyją. Myślę, że nasz przyjaciel Tomasz Sierżęga pewnie nas też ogląda. Pewnie tak, bo tu wyszedł cesarz, to pewnie tak. Pewnie nasz przyjaciel Tomasz Sierżęga, którego mega... Jesteśmy pod wnikliwą obserwacją. Monia, kasa będzie, nie martw się. Kasa będzie? Tak. Czyli, bo ja już, wszystko pójdzie. Poczekajcie. Jest to nowa energia. Dzisiaj na Malcie było losowanie. Lotto, jedno z losowań, więc ja kupiłem dwa. A przepisałeś sobie numerek na ścianę? Nie masz. Nie, na razie. Słuchaj, to jest moja. Słuchaj, ja to jest dzisiaj moja rozmowa z moją koleżanką. Dobrze. Tak. No. Ja już nawet numerki nie wiem, co... macie podane. Słuchaj, ja nawet nie wiem, co Agnieszka mi tam wylosowała za karty. No, Agnieszka, powtórz, please. Monia, tak jak ci powiedziałam, jesteśmy pod obserwacją. Jest tutaj jeszcze karta cesarza, bardzo piękna karta. Aha. Mocnej stabilności. Ale taką dokładną interpretację to nie będę robić na wizji, bo... Nie. Czyli, ale... No i kasa będzie, zobacz, masz dwójkę monet, czyli coś nowego, nowa spółeczka, nowy pieniążek, więc spoko. Robert, oczekiwania na transmisję wideo na żywo. No to cały czas jest to samo. Dlatego słuchajcie, przepraszam. Zostańmy jeszcze na wizji. Rwie się nas, ale na szczęście my nagrywamy wszystko i całe to wszystko będzie dostępne oczywiście na naszym kanale YouTube Domówka. No tak, z wszyscy Moniki. Sobie obejrzą. Dokładnie. Oczywiście cały wywiad... Mam nadzieję, że na wielu ścianach pojawi się ciąg na kasę, nie? Mam nadzieję, Agnieszka, jestem wręcz przekonana, że nasi widzowie, ja już nawet zapamiętam, 527 418, dobrze mówię. Tak, tylko po 520 mała przerwa. Po 741 przerwa i 8. To jest taka, super. Wiesz, kulminacja, nie? Robert. No. Mogę coś powiedzieć? Ale ty się 15 razy zastanów, co chcesz powiedzieć? Słuchajcie, bo to jest akurat idealna liczba numerów, z których są złożone numery telefonów na Malcie, ponieważ to jest zawsze mniej niż wszędzie indziej. I dlatego może byśmy zadzwonili do kogoś tu miejscowego i zobaczyli, kto odbierze. No to dzwoń. Masz telefon? No to dzwoń. Proszę bardzo. Posłuchajcie, to jest taki tak zwany eksperyment. Może ktoś ma złoty numer szczęścia. Złoty, szczęśliwy numer i dzwoń. Na gorąco. Na gorąco. O ile w ogóle? 520 AGA 7418? No zobaczymy. Czy ktoś... Tak, 520 7418. Tylko, że nas stąd nie wyeksmitowali. Nie ma takiego numeru. To coś ciemniasz w ogóle.
Czekajcie, bo Zośka tutaj po prostu jest oszataniała. Powiedz, że to szczęśliwy traf, wielka okazja dla tej osoby. No. Aga, tak na koniec, powiedz nam jeszcze... No. Tak od siebie, daj nam trochę nadziei, ponieważ też, posłuchaj, wyczytałam taką jedną rzecz, bo taka, ja się zawsze przygotowywuję do takiego, takich programów live'owych. Że tak naprawdę to, czego ludzie szukają, nie tylko w internecie, albo właśnie na takich spotkaniach jak z tobą, prawdziwa motywacja zawarta w dwóch słowach, to jest zmiana bądź brak zmiany. Ludzie szukają rzeczy, które dadzą im nadzieję. Tak, ludzie szukają rzeczy, które dadzą im nadzieję. Niektórzy szukają też swojej pasji, czyli jakby zajęcia ponad to, co jest pracą. Ale wiecie co? Tak naprawdę clue w ogóle życia i to, po co człowiek przychodzi, to jest taka wewnętrzna harmonia. Taka wewnętrzna harmonia. Jeśli doprowadzimy do tej wewnętrznej harmonii, to generalnie nic nie będzie dla nas straszne i wtedy się rodzą cudowne pomysły. Dzieją się cuda w życiu. Ja mówię o harmonii wokół siebie, o harmonii na zewnątrz i harmonii tutaj w środku. Wtedy, słuchajcie, jesteśmy w stanie nie tak gonić, mocno gonić, tylko zatrzymać się i mamy czas, żeby pomyśleć, co nas pasjonuje, co kochamy, co nas interesuje. Słuchajcie, życzę Wam wszystkim, którzy nas słuchają, właśnie tej harmonii, bo w harmonii i w spokojnym umyśle rodzą się najpiękniejsze pomysły. Najpiękniejsze. Czyli jeszcze raz, w harmonii i spokoju. Czy Ty to przyjąłeś tak do wiadomości? Jestem zawsze harmoniczny. Czyli słuchajcie, jeśli jaki? Spokojny umysł i harmonia wokół i w środku, wtedy się rodzą najpiękniejsze pomysły, najpiękniejsze. I zaczynają się dziać cuda w życiu. To prędzej ciebie, bo przecież Monia jest zawsze taka non-stop, coś w tej głowie się dzieje. Tu, tam, tak, może tam, może to, tu źle, tu dramat, tu jest zajawka. To jest, i to non-stop wielki chaos. A kto był dzisiaj trochę niedorozwinięty cały dzień? Na pewno raz nie ja. Raz na jakiś czas mi się zdarza, nie codziennie. Tak, tak. Ale sugerujesz, że ja jestem niedorozwinięta codziennie? No i mnie się, i ja jestem niedorozwinięty, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa. Chciałbyś. No, a ty? Ale to fajnie, można być niedorozwiniętym raz w tygodniu. Agnieszka, ci to wszystko powiem, zrelacjonuję, jak przyjdę do Polski, prawdopodobnie okay. Od lipca będą loty. Korzystając z okazji, chciałabym pozdrowić moich serdecznych przyjaciół z Polski, paracetamola, chciałam pozdrowić Ararata i wszystkich, których naprawdę... Oskara chciałam serdecznie pozdrowić, Igę Witkowską, Natalkę tak, twoją, no i słuchajcie, całą naszą bandę... Ja też pozdrawiam. Całą bandę życzliwych nam osób. Mocniutkie energii. No. Aguś, dziękujemy, kochana. Było naprawdę fantastycznie. Szkoda, że tak nam trochę... Kochani, bawcie się w życiu, bo to, co robicie, jest mega energetyczne, mega fajne. Może rozbroić napięcie i właśnie o to chodzi. Monia, nie zmieniaj się. Ja? Chciałam powiedzieć, że ja to się bawię na całego. Ja tak lubię cytryny. No właśnie, o to chodzi. Że co? O to chodzi, żeby się bawić w życiu. Robert, przestań. Ja co? Powiedziałam, że bardzo lubię owoce cytrusowe. No to co jest z tym złego? Cytryny. Kocham cię. Całuję serdecznie. Lubię na przykład takich też, co lubię ludzi, którzy wykonują bardzo różne zawody. No. Na przykład listonoszy bardzo lubię też. A tutaj na Malcie mieliśmy pana listonosza, który jest Polakiem. Tak, i przychodzi, zawsze mówił: panie Robercie, mam dla pana przesyłkę. O, na przykład. Widzisz, Agnieszka? My też mam bardzo tutaj fajnie. No, słuchajcie. Miało być bez prywaty. Love you. No, ale dobra. Zachowuję stoiczny spokój. No. Love you. Dziękuję, Aguś, bardzo serdecznie. I do szybkiego.
Love you, kochani, do szybkiego usłyszenia i zobaczenia. Całusy. No. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Pa. Całusy, buziaki, pa. 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 No, pięknie, kochanie. Boże, jeszcze raz mi się zapytasz, że powiesz, że coś tam nie wierzysz ty, i powiesz mi, zrób to swoje abrakadabra, to zobaczysz. No ale, no bo nie wierzę, no. Cały czas nie wierzę, no. Słuchaj, mam Agnieszka. No. Ja miałam nadzieję, że mówiła... Jezus, nie... No ktoś Boże, miał, teraz nie ktoś... kichasz na mnie, rany boskie, załóż maskę. Spoko.